Witamy Państwa serdecznie. Dziękujemy bardzo Joli za zaproszenie i takie inicjatywy chcemy zawsze wspierać. Prelegentką będzie głównie koleżanka Anita, która jest kierownikiem operacyjnym i właściwie związana z Mennicą Gdańską od początku. Ja wspieram marketingowo i PR-owo też działania Mennicy i razem chętnie przedstawimy Państwu naszą prezentację i zaprosimy do nas na stoisko. Dzisiaj będziemy mówić o świecie monet kolekcjonerskich i licencjach. Tak naprawdę jest to temat, który zainteresował nas jakiś czas temu. Trwamy w tym cały czas i myślę, że przed nami jeszcze wiele bardzo ciekawych tematów. Świat monet kolekcjonerskich tak naprawdę jest bardzo szeroki, ma bardzo, bardzo szeroki zakres, bardzo ciekawy i właściwie każdą dziedzinę życia można by na monecie przedstawić. My stwierdziliśmy, że są tematy, które na tych monetach kolekcjonerskich się jeszcze nie znalazły, a zdecydowanie powinny. I tak naprawdę zaczniemy naszą prezentację od monet, które nie są licencyjne, ale są dla nas ważne, ponieważ jako Mennica Gdańska funkcjonujemy na rynku od 2010 roku. Przez kilka lat tak naprawdę sprzedawaliśmy monety, byliśmy pośrednikiem w sprzedaży, byliśmy dystrybutorem Narodowego Banku Polskiego od samego początku, jesteśmy zresztą do tej pory. W 2014 roku ukazała się nasza pierwsza moneta. Pomyśleliśmy, że nie tylko warto w tym rynku uczestniczyć w taki sposób, że będziemy sprzedawać czyjeś produkty, ale że tak naprawdę mamy możliwość, żeby te produkty sami kreować, tworzyć i dla klientów tworzyć coś, w co będą mogli zainwestować i potem się tym bawić, tak? Monety kolekcjonerskie przede wszystkim mają się podobać, ale przy okazji oczywiście przynosić zysk i stąd też narodziła się seria Imperial Art. Pierwsza moneta, która powstała, to Mezopotamia w 2014 roku. Aktualnie mamy 2, 4, 6 monet już w serii i tak naprawdę każda z nich po kolei sprzedaje się bardzo dobrze. Tę serię chciałyśmy pokazać na samym początku, mimo że nie licencyjną, to mamy do niej ogromny sentyment, więc chciałyśmy Wam pokazać, jak to wygląda. I tu możecie zerknąć na monety w przybliżeniu. One zawsze prezentują kolebki naszej cywilizacji, więc mieliśmy Mezopotamię, Egipt, Chiny, Persję, Indie. Są przedstawione w taki bardzo ciekawy, artystyczny sposób, z dodatkiem kamienia szlachetnego. W większości monet jest to agat. W Egipcie mamy cytryn. Więc tak naprawdę te monety są takim naszym troszeczkę sentymentem i naszym wejściem w świat monet kolekcjonerskich. A jeżeli chodzi o licencje, pomyśleliśmy kilka lat później, po tym 2014 roku, że właściwie okej, możemy tworzyć rynek monet kolekcjonerskich, korzystać z takich ogólnych dóbr kultury, bo tak naprawdę monety z Mezopotamią może zrobić każdy, tak? Temat nie wymaga niczyjej zgody. Kwestia tego, jak ją przedstawimy. Więc tutaj jedynie pole mieliśmy do manewru takie, że możemy to zrobić w jakiś niesztampowy sposób. Ponieważ każda inna firma może równie dobrze wybić Mezopotamię w jakikolwiek sposób chce. My stwierdziliśmy, że tak naprawdę chcemy wprowadzać na monety kolekcjonerskie osoby albo tematy, które na to zasługują, naszym zdaniem, które się tam nie znalazły, ale jednocześnie postawiliśmy sobie też trochę taką trudność, ponieważ te osoby trzeba zapytać o zgodę. Więc powiem Wam teraz tak w przybliżeniu, powiedzmy w takich 5 krokach, jak wygląda taki proces powstawania monety licencyjnej, a właściwie zawierania nawet samej licencji, ponieważ licencja, może po troszku wyjaśnię, sama licencja w świecie monet kolekcjonerskich wiąże się z tym, że z reguły mamy na ten temat wyłączność. Więc jeżeli podpisaliśmy licencję z Andrzejem Sapkowskim na Wiedźmina albo z Robertem Lewandowskim na wizerunek jego na monetach kolekcjonerskich, to żadna inna firma na świecie nie może tego zrobić, ponieważ my podpisaliśmy umowę z nimi i na te wizerunki ma wyłączność tylko Mennica Gdańska. Więc automatycznie też, jeżeli to jest licencja,
to z tym się wiąże umowa prawna. Ona musi być bardzo skrupulatnie przygotowana, bardzo też pod kątem zarówno oczywiście zgodności wszelkich prawnych, ale również pod kątem takiego podejścia PR-owego, prawda? Bo jeżeli my chcemy promować jakąś monetę, to my też musimy sobie zawrzeć w kontrakcie pole manewru, ponieważ jeżeli podpisujemy jakiekolwiek umowy, musimy przewidzieć różne sytuacje na przyszłość i to naprawdę na parę lat wstecz, więc zbudowanie takiej umowy też nie jest proste. Tym bardziej, że to nie jest tak, że napiszemy jedną umowę i każdy następny licencjonodawca nam ją podpisze. Każda umowa jest indywidualnie tworzona pod każdego licencjonodawcę. Tak naprawdę krok pierwszy w tworzeniu licencji na monetach kolekcjonerskich to pomysł. Musimy zastanowić się, kto powinien pojawić się na monecie kolekcjonerskiej, albo osoba, albo temat. I który temat tak naprawdę jest godny i którego tematu jeszcze nie było, który powinien przetrwać, ponieważ my cały czas podchodzimy do monet kolekcjonerskich jako takiego nośnika i jako czegoś, co w jakiś sposób honoruje daną postać, dany temat na tak naprawdę na wieki. Krok drugi to okej, mamy pomysł, świetnie, tylko tak naprawdę trzeba zapytać o zgodę. I teraz kogo zapytać o zgodę? Musimy zrobić rozeznanie, musimy wiedzieć, kto dysponuje prawami autorskimi. Jeżeli to jest osoba nieżyjąca, to musimy znać grono spadkobierców. Jeżeli to jest osoba żyjąca, aktywna i tak dalej, to też czasami nie jest łatwe. Tak naprawdę mamy kilka sytuacji, ponieważ podpisywaliśmy umowę bezpośrednio, czyli z jedną osobą, podpisywaliśmy umowę z kilkoma osobami, podpisywaliśmy też umowę licencyjną z instytucjami, ponieważ czasami to instytucje są spadkobiercami na przykład jakichś praw licencyjnych. Więc to jest też bardzo istotne, żebyśmy my byli prawnie ok, czyli musimy sobie określić to grono jakby spadkobierców czy licencjonodawców, żeby móc potem bez problemu działać i wykorzystywać monety i po prostu robić wizerunki na monetach i po prostu robić swoje. Więc tak, prawa autorskie w porządku, określimy, udamy się do tych, którzy mają te prawa autorskie i musimy ich przekonać. To też nie jest łatwe, ponieważ jest nas tu bardzo dużo i to świetnie, że coraz więcej. Ale myślę, że większość z Was ma świadomość, że monety kolekcjonerskie w takiej ogólnej świadomości nie są zbyt popularnym tematem. Więc jeżeli my idziemy do Andrzeja Sapkowskiego, to Andrzej Sapkowski nie wie, co to są monety kolekcjonerskie. On zupełnie nie zna tego rynku i jego trzeba przekonać, jemu trzeba o tym opowiedzieć, jego trzeba zarazić naszą pasją i przekonać, że rzeczywiście to zaszczyt, żeby jego dzieło pojawiło się na takiej monecie. I tak naprawdę musimy działać w ten sposób przy każdej następnej licencji. Nie ukrywam, że im dalej, tym lepiej, ponieważ mamy już pewien bagaż doświadczeń. Mamy tak naprawdę na pokładzie Andrzeja Sapkowskiego, mamy Roberta Lewandowskiego, więc jest nam już dużo łatwiej, żeby pozyskać następne licencje. Ale to wymaga od nas czasami naprawdę dużej kreatywności i możecie mi wierzyć, że, bo to trochę wygląda tak, że moneta pojawia się na stronie Mennicy Gdańskiej i po prostu się sprzedaje. Ale czasami okres negocjacji potrafi trwać 2 albo 3 lata. Więc u nas pomysł już powstaje dużo wcześniej. Samo wykonanie, sam projekt to też trochę trwa, ale rzeczywiście bywa, że jesteśmy wyrzucani drzwiami, wchodzimy oknem. I dopóki jakby tutaj nie osiągniemy celu. Potem robimy projekt. Tutaj też my zawsze staramy się liczyć z licencjonodawcą. To nie jest tak, że podpiszemy licencję i zapominamy o człowieku, tylko nam bardzo zależy na tym, żeby ci licencjonodawcy wypowiedzieli się na temat tej monety, żeby ona im się podobała, żeby byli zadowoleni z tego, co my zrobiliśmy, więc bardzo nam na tym zależy i zawsze na etapie projektu konsultujemy wszystkie detale, więc staramy się, żeby jednak ta druga strona też była zadowolona z efektu.
nie ma co ukrywać, tu jest też duża odpowiedzialność. Tu jest duża odpowiedzialność i bardzo takie duże ryzyko, ponieważ jeżeli są wśród Was fani Wiedźmina, to myślę, że ja znam przynajmniej takich fanów, którzy potrafią nam powiedzieć, ile Geralt w danej scenie miał mieczy w czasie tej walki, albo jak te miecze wyglądały, jaką miały rękojeść. Więc jeżeli my się bierzemy za jakiś temat, to my musimy Wiedźmina przeczytać na nowo, albo od początku, jeżeli ktoś go nie czytał, ale przeczytać go w zupełnie inny sposób. My musimy go przeczytać pod monetę, tak? My musimy wyłuskać, stworzyć scenę tak, żeby ona była wierna, żeby fani Wiedźmina byli zadowoleni, rzeczywiście zobaczyli na tej monecie tę scenę, którą mieli w wyobraźni, czytając książkę. A jednocześnie, żeby Andrzej Sapkowski również potwierdził, że tak faktycznie jest. Była chyba taka nawet sytuacja, że powiedział nam, że prawdopodobnie tak było, więc nawet sam Andrzej Sapkowski zdawał się na swoich fanów, bo oni więcej wiedzieli niż on sam w niektórych sytuacjach. Tak, mamy Wiedźmina następnego? Tak. Właśnie, do podejrzenia wizerunki to są monety, które już wyszły, więc dwuuncjowy Wiedźmin i kilogramowy. Tutaj na dole w rogu złoty, 1/10 i 1 uncja. No i właśnie, przechodząc od projektu do wykonania, tak naprawdę monetę produkujemy od pudełka, certyfikatu, każdej wstawki. Decyzja o każdym detalu dotyczącym monety należy do nas. Co my zrobimy, w jaki sposób to przedstawimy, gdzie to zrobimy. I tu muszę Wam powiedzieć, że naprawdę często te emisje są po prostu międzynarodowe. Są absolutnie globalne. Potrafimy mieć różne części, różne komponenty każdej monety od Chin po Stany Zjednoczone i Polskę i Europę. Więc naprawdę jakby mamy tutaj bardzo szeroki zasięg. Nie ograniczą się w żaden sposób. Ponieważ jeżeli jest gdzieś jakiś komponent, jakaś wstawka, którą możemy gdzieś tam dostać, to staramy się ją zdobyć. Mały wykres, wzrost wartości złotych monet z serii Wiedźmin. Moneta ukazała się w ubiegłym roku. Ostatnie życzenie, 1 uncja i ostatnie życzenie, 1/10 uncji. Więc jak widzicie, już zdążyła podrożeć z 12 390 1 uncja na 15 999. 1/10 z 1239 na 3499. To oczywiście też jest skorelowane z ceną złota bardzo często, więc, ale to jest moneta kolekcjonerska, więc stąd też takie ceny za uncję. Tu mała premiera, bo jeżeli ktoś zna Wiedźmina, lubi Wiedźmina, to srebrne monety widział, a złotej pewnie jeszcze nie. Złote mamy już w gazetkach, wizerunki, ale miecz przeznaczenia $15 i $50 właśnie o takim wizerunku, który widzicie w prawym dolnym rogu, ukaże się jeszcze w tym roku. To będzie druga moneta w serii właśnie tej złotej. Krew elfów to ta moneta, która wyprzedała się nam tak bardzo szybciutko, w ciągu 3 godzin. U góry 2-uncjowa, na dole 1-kilogramowa. Wszystkie monety z tej serii są wybijane w nakładzie 2000 sztuk małe i 200 sztuk te duże. A to ostatnia z serii, która dotychczas wyszła, czyli Czas Pogardy 2 uncje oraz Czas Pogardy 1 kilogram. Przed nami Chrzest Ognia, ponieważ zgodnie z tym, jak powiedziałam, mamy prawa od Andrzeja Sapkowskiego na wizerunek wybijany na podstawie książek, więc każda poszczególna moneta ma w sobie, na sobie temat każdego poszczególnego tomu powieści Andrzeja Sapkowskiego, więc jesteśmy aktualnie na czasie pogardy, przed nami Chrzest Ognia, to będzie wtedy 5. część. Wzrost wartości monety dwuuncjowej z serii Wiedźmin możecie zaobserwować. Tu akurat są te właśnie 4, które dotychczas wyszły. Pierwsza moneta sprzedawała nam się bodajże przez rok, jak nie więcej. I tak naprawdę każda kolejna podciągała jej cenę. Aktualnie na aukcjach, licytacjach możecie zobaczyć, że ona potrafi kosztować nawet koło właśnie 8000. Wiolu, proszę, Robercie. Tak, Mennica Gdańska miała też przyjemność właśnie zacząć współpracę z Robertem Lewandowskim. Było to takie zaskoczenie w rynku numizmatycznym, bo też Robert Lewandowski jako
jeden z niewielu za życia trafił na monetę, czyli tak jak Józef Piłsudski czy Jan Paweł II, którzy także byli za życia już przedstawieni na monecie. Uznaliśmy, że jakby, bo w ogóle jako Mennica chcemy promować też polskie tematy i to Państwo zobaczą jakby jeszcze w dalszych naszych niespodziankach, które mamy. I stwierdziliśmy, że Robert fajnie tutaj rozsławił Polskę i wiemy, że jeszcze ma dużo do zrobienia. Moneta tak naprawdę tutaj była już w większym nakładzie, bo z racji tego, że dwuuncjowa była w 3000 sztuk i to było takie fajne zaskoczenie, że sprzedała się szybko i tak naprawdę ten rynek kolekcjonerski nam się poszerzył o fanów futbolu także. Więc to było takie fajne. A z takich licencyjnych niespodzianek, które możemy tutaj uchylić rąbka tajemnicy, bo teraz już mamy złota, która niedawno miała premierę, ale tak naprawdę też już się powoli wyprzedaje, więc Robert Ozłocony także wzbudził zainteresowanie kolekcjonerów. Z takich ciekawostek licencyjnych to emitent nie zgodził się na wizerunek monarchy, więc jest herb Niue na monecie, no bo postać żyjąca jeszcze może różnych rzeczy dokonać, więc tutaj było takie obwarowanie. Mamy jeszcze tutaj dalej w planach, mamy jeszcze właściwie chcemy, seria się nazywa Robert Lewandowski, Droga do marzeń i chcemy przedstawić talent, to jest tegoroczna emisja, będą jeszcze statuły, monety w kształcie statuły, to jest też coś, co Mennica wprowadza na rynek i mam nadzieję, że Państwa też zaskoczy i zainteresuje, ale w planach mamy jeszcze zwycięzcę, rekordzistę, króla strzelców, kapitana, najlepszego piłkarza, mistrza i z racji, że jest czynnym sportowcem, to być może jeszcze dopiszę jakieś karty historii do tego. I też właśnie miłym zaskoczenie, że moneta, która krótko jest na rynku, szybko się wyprzedała i już rośnie na wartości, więc takie inwestowanie każdy lubi, jeżeli może później na tym zyskać. A to nasze następne monety, następne licencje. Trochę Wam zdradzimy. Wychodzimy trochę poza granicę Polski. Będzie Sherlock Holmes. Podpisaliśmy również licencję. I tak naprawdę dzień przed przyjazdem tutaj zobaczyłam, bo dziewczyny opublikowały u nas w dziale produktu pierwsze wizualizacje. I rzeczywiście temat jest w bardzo ciekawy, taki niesztampowy sposób przekazany na monecie. Bardzo nas wszystkich zachwycił, a to z reguły też odzwierciedla późniejszy sukces monety, ponieważ my też jesteśmy takimi swoimi największymi cenzorami i wrzucamy temat jakby na całą firmę i rzeczywiście widzimy, jeżeli są ogromne zachwyty, to wiemy, że idziemy w dobrą stronę. Sherlock Holmes, myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy i fajny temat. Postanowiliśmy również podpisać umowę z Fundacją Kreska i ukaże się moneta z Kajko i Kokoszem. Jak się okazuje, są ogromni fani Kajko i Kokosza, sama Jola chyba się przyznała nawet, prawda? Tak, więc pierwszego nabywcę już mamy, padło. Tak, Kajko i Kokosz to komiks, który związany też jest z Trójmiastem, także cieszymy się, że możemy też połączyć monetę licencyjną z naszym lokalnym tematem. I Stanisław Lem. Podpisaliśmy umowę ze spadkobiercami Stanisława Lema. W ubiegłym roku 2021 był rokiem Stanisława Lema, obfitował w bardzo wiele różnych wydarzeń. Tak naprawdę jest to postać, którą każdy z Was zna i Stanisław Lem jest znany nie tylko w Polsce, ale też bardzo szeroko na świecie, ponieważ jest to właściwie najczęściej tłumaczony polski pisarz na świecie, na naprawdę bardzo wiele języków i pomyśleliśmy, że rzeczywiście jeżeli był już ten rok Lema, należy mu się absolutnie upamiętnienie na monetach i upamiętnienie nie tylko samej postaci, ale też jego niezwykłego świata. To dla nas to też jest ogromne wyzwanie, żeby ten świat zwizualizować tak bardzo abstrakcyjny, bo rzeczywiście to był niesamowity wizjoner i ten świat tak niezwykle abstrakcyjny sprowadzić na monetę. I w związku ze Stanisławem Lemem będziemy mieli dzisiaj dla Was małą niespodziankę, ponieważ premiera monety
pewnie jakoś będzie w listopadzie, grudniu, bo już się szykujemy i dopinamy do końca tematy, ale właściwie przedwczoraj otrzymaliśmy od naszego wykonawcy filmik promujący tę monetę, więc zaprezentujemy Wam go tuż po zakończeniu prelekcji. Filmik tak około dwuminutowy, prawda? Taka krótka reklama, ale myślę, że spodoba Wam się tak samo jak i nam, ponieważ to jest to, co ja najbardziej lubię, czyli to, że my swoimi działaniami inspirujemy innych. I rzeczywiście ci panowie, którzy zabrali się za pracę, współpracowali bezpośrednio z Violetą, byli absolutnie zachwyceni i chcieli to robić. I widać, że włożyli bardzo dużo serca i zrozumieli temat. To nam się najbardziej podoba i wyszło moim zdaniem takie małe dzieło sztuki. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Na samym końcu filmu będą monety, więc też zobaczycie je jako pierwsi. A tu mamy krótkie podsumowanie. To są nasze monety nielicencyjne, ale możecie zerknąć tylko na takie krótki wykres ze wzrostami cen monet z pierwszej serii. Czarny słupek to cena monety w momencie emisji. Ten złoty słupek to cena w październiku 2022 roku, więc te pierwsze monety, ja zawsze, jeżeli już doradzam komuś inwestycje, to zawsze polecam, żeby kupować pierwsze monety z serii, ponieważ one najczęściej potrafią podrożeć, więc zdecydowanie warto. I co? Tak, mamy jeszcze taką ciekawostkę pozalicencyjną, bo oprócz metali, czyli złota, srebra, wydaliśmy także bony kolekcjonerskie, które są drukowane przez PWPW. I mamy właśnie bon cyberpunka i także historyczny władca nasz Mieszko I. Wszystko jest tutaj też na naszym stoisku. Część monet mamy do zobaczenia i do zaprezentowania. Ale też mamy takie perełki sprzedażowe, więc zapraszamy do rozmów kuluarowych. Możemy tam się spotkać i porozmawiać o naszych monetach. My właściwie to byśmy mogły bardzo długo opowiadać o wszystkich etapach, ale też już usłyszeliśmy kilka takich komentarzy, że te dzieła sztuki też warto zobaczyć na żywo, więc serdecznie. Tak, przywiozłyśmy ze sobą troszeczkę, więc jeżeli macie ochotę, zapraszamy w czasie przerwy, żeby pooglądać. Mamy statuetki, mamy same monety, więc można pooglądać, można kupić, można dostać kupon zniżkowy, więc upominajcie się u dziewczyn o kupony zniżkowe na nasze monety. Jest ich ograniczona ilość. Zgadza się, tak. Zachęcamy do obserwowania nas na YouTubie, czy też polubienia naszych social mediów, bo teraz też szeroko będziemy promować różne właśnie bony zniżkowe też na nowe emisje, więc zapraszamy do polubienia, obserwowania, lajkowania. No i zapraszamy dzisiaj do rozmów. Dziękujemy bardzo.